Jedną z najbardziej intrygujących map, jakie znam, jest mapa stref czasowych na Ziemi. Już na pierwszy rzut oka jest bardzo zaskakująca i pogmatwana, a dodatkowo kryje się za nią wiele ciekawych historii. Wymyślenie koncepcji stref czasowych przypisuje się często pewnemu Szkotowi mieszkającemu w Kanadzie, to znaczy Sandfordowi Flemingowi, który pewnego dnia podczas podróży po Irlandii spóźnił się na pociąg. Ale choć Fleming rzeczywiście jest ważny w tej opowieści, to z całą pewnością nie był pierwszą osobą, która wymyśliła strefy czasowe, a incydent z pociągiem wiąże się tylko z drobnym szczegółem całego zagadnienia, akurat tym, który najbardziej Fleminga wkurzał. Skąd się wzięły strefy czasowe? Kto je wymyślił i kiedy powstały? Dlaczego są w ogóle potrzebne? Dlaczego są poszarpane? Na czym polegał pomysł alternatywny i ile czasu mogło upłynąć od godziny w pół do S do godziny kwadrans po D? Ten odcinek jest częścią serii o strefach czasowych i tematach pokrewnych, takich jak południk zerowy i linia zmiany daty. Dzisiaj opowiem wam o historii powstania stref czasowych na Ziemi. Odcinek przeznaczony jest do słuchania, a mapy i zdjęcia, które pojawią się w kilku momentach, nie są konieczne do zrozumienia jego treści. Natomiast za jakiś czas, po przerwie na inne tematy, w osobnym odcinku przyjrzymy się najciekawszym strefom czasowym na mapie i wtedy opowiem jeszcze o dodatkowych szczegółach związanych z konkretnymi miejscami. Dziękuję bardzo wszystkim patronom, którzy wspierają ten kanał, bo to dzięki wam mogą powstawać nowe odcinki. Gdyby ktoś chciał dołączyć do tego grona, to będzie mi bardzo miło. A teraz zacznijmy opowieść o tym, jak powstały strefy czasowe. Dawno, dawno temu, właściwie wszędzie na świecie, ludzie funkcjonowali zgodnie z rytmem pór dnia, wschodów i zachodów słońca. Z czasem, z różnych praktycznych powodów, niektórzy zaczęli jednak mierzyć czas. Najpierw za pomocą na przykład pozycji cienia, a potem za pomocą coraz bardziej skomplikowanych urządzeń. Ale mimo ciągłego postępu techniki, to nadal pozycja słońca była podstawą do określenia tego, którą właściwie mamy godzinę. W uproszczeniu, gdy słońce górowało nad danym miejscem, była 12 w południe. Z czasem zauważono różnicę pomiędzy tak zwanym prawdziwym, a średnim czasem słonecznym i zaczęto używać tego drugiego, ale w to nie będziemy wnikać. Dla tej historii ważne jest to, że jeszcze 200 lat temu praktycznie w każdym zakątku Ziemi funkcjonowały czasy lokalne, związane z pozycją słońca w danym miejscu, a na obszarze poszczególnych miast i miasteczek obowiązywała zwykle godzina, którą pokazywał główny zegar w mieście, na przykład na wieży ratusza. Ale tu pojawia się ważny szczegół. Ponieważ Ziemia kręci się wokół własnej osi, to południe słoneczne w różnych miejscach na naszej planecie wypada w różnym czasie. A w konsekwencji zegary ustawione według lokalnego czasu słonecznego, a położone w oddalonych od siebie miastach, nawet w ramach tego samego regionu, pokazywały w danym momencie inną godzinę. Nie miało to wielkiego znaczenia, dopóki podróże oraz wymiana informacji pomiędzy tymi miejscami były powolne. Ale wszystko zaczęło się zmieniać w XIX wieku, głównie za sprawą dwóch wynalazków – łączności telegraficznej i przede wszystkim kolei. Pierwszym krajem, w którym różnice czasu pomiędzy poszczególnymi miastami stały się sporym, praktycznym problemem, była Wielka Brytania, która jako pierwsza rozwinęła sieć kolejową na dużą skalę. Różnice wskazań zegarów nie były tu wprawdzie duże, bowiem sięgały kilku czy kilkunastu minut, ale to wystarczyło, by w połączeniu z szybkim transportem spowodować lawinę pomyłek, nieporozumień, przegapionych pociągów, a nawet poważnych wypadków. Usiłowano jakoś to opanować za pomocą drukowanych rozkładów jazdy i odpowiednich tabel, ale to w związku z wielkim skomplikowaniem wcale nie pomagało. W końcu w roku 1840 dyrektorzy Great Western Railway, czyli jednej ze spółek kolejowych, wpadli jednak na lepszy pomysł i wprowadzili na swoich liniach jeden czas standardowy. Od teraz na wszystkich dworcach podległym tej spółce zegary pokazywały taki sam czas, co uprościło rozkłady jazdy i znacznie zredukowało problemy. Pomysł okazał się tak udany, że 7 lat później wprowadzono go także w pozostałych spółkach kolejowych na wyspie. I odtąd pociągi funkcjonowały według czasu londyńskiego, a dokładnie według czasu Obserwatorium Astronomicznego w Greenwich.
Początkowo pewnym problemem była jednak synchronizacja zegarów dworcowych w różnych miejscach kraju. Najłatwiej było nastawić zegary w Londynie, dzięki sygnałom czasowym z obserwatorium w Greenwich. Już od roku 1833 codziennie o 12:55 na maszt na dachu obserwatorium była wciągana tak zwana kula czasu. Po 5 minutach, punktualnie o 13, kula opadała, a obserwujący ją mieszkańcy Londynu oraz załogi statków na Tamizie mogli w ten sposób zsynchronizować swoje zegary. Pytanie tylko, jak błyskawicznie rozpropagować ten czas na dalszą odległość po wszystkich zakątkach Wielkiej Brytanii. Póki co było to niemożliwe, dlatego w początkowym okresie czas na odległych stacjach kolejowych był wyznaczany wciąż za pomocą słońca oraz specjalnych tabel określających różnicę pomiędzy lokalnym czasem słonecznym a czasem Greenwich. W latach późniejszych dokładny czas przesyłano już jednak lepszą metodą, a mianowicie za pomocą telegrafu. W każdym razie jednolity czas kolejowy był na tyle wygodny, że bardzo szybko ludzie zaczęli używać go także w życiu codziennym. Ten, kto posiadał zegarek przenośny, mógł go nastawić na czas zegara dworcowego, a potem od niego nastawić także inne zegary z dala od dworca. Podobnie robiły też różne instytucje publiczne. I tak jednolity czas Greenwich stopniowo rozlewał się na całą wyspę i stawał powszechnym standardem. Szacuje się, że do roku 1855, a więc 15 lat po wprowadzeniu jednolitego czasu w pierwszej spółce kolejowej, już ponad 95% zegarów publicznych w Anglii, Szkocji i Walii było ustawionych na czas Greenwich. Innymi słowy, w połowie XIX wieku Anglia, Szkocja i Walia utworzyły de facto pierwszą niewielką, nieoficjalną strefę czasową. Co bardzo ciekawe, było to raczej działanie oddolne, a w świetle prawa teoretycznie na Wyspach Brytyjskich jeszcze długo obowiązywały różne lokalne czasy słoneczne. Parlament brytyjski zatwierdził formalnie czas standardowy dopiero 25 lat później, wprowadzając czas londyński w Anglii, Szkocji i Walii i czas dubliński w Irlandii. Ale póki co, jesteśmy nadal w latach 50. XIX wieku. Wielka Brytania miała już wtedy swój czas kolejowy, a z kolei Szwajcaria wprowadziła czas standardowy w urzędach telegraficznych na bazie czasu z wieży zegarowej w Bernie. Możliwe, że gdzieś w innych krajach dokonywały się już wtedy jeszcze inne drobne standaryzacje tego typu, ale generalnie zdecydowana większość świata funkcjonowała wciąż zgodnie z czasem słonecznym. I właśnie w takich warunkach pojawił się ktoś, kto nagle, ni stąd ni zowąd, przedstawił ideę ogólnoświatowego systemu stref czasowych. I nie był to Sandford Fleming, tylko włoski matematyk, profesor mechaniki i hydrauliki, a także polityk Quirico Filopanti. Swoją koncepcję opisał w książce pod tytułem Miranda, wydanej w roku 1858. Polegała ona na podzieleniu Ziemi wzdłuż południków na 24 obszary o szerokości 15 stopni. Według Filopantiego, centrum pierwszej strefy czasowej powinien wyznaczać południk Rzymu, natomiast dokładne czasy w poszczególnych strefach różniłyby się od siebie o pełne godziny. Dzięki temu można by osiągnąć pewien ciekawy kompromis. Po pierwsze, w ramach poszczególnych stref zniknąłby problem związany z czasem słonecznym i tymi drobnymi, liczonymi w minutach różnicami pomiędzy czasami w poszczególnych miastach. Po drugie, znając położenie geograficzne dowolnego miejsca na świecie, można by łatwo obliczyć, która dokładnie jest tam godzina. Wynikałoby to jedynie z długości geograficznej, a liczba minut i sekund byłaby identyczna, przynajmniej w teorii, na wszystkich zegarach świata. I wreszcie po trzecie, każde miejsce na Ziemi miałoby nadal czas zbliżony do czasu słonecznego, a maksymalne różnice sięgałyby pół godziny. Z drugiej strony, model Filopantiego dzielił świat równo wzdłuż południków, czyli jak od linijki, i ignorował wszelkie granice geograficzne i polityczne, takie jak przebieg łańcuchów górskich oraz granice państw. I chociaż na mapie wyglądało to pięknie i elegancko, to już w realnym świecie nie trudno wyobrazić sobie zamieszanie spowodowane podziałem przez strefy czasowe obszaru jednego miasta, czy też powiązanego ze sobą gospodarczo regionu.
Drugim pomysłem włoskiego profesora było uznanie czasu jednej z tych stref, oczywiście najlepiej tej włoskiej, za czas uniwersalny, który miałby być używany na całym świecie do celów wymagających jeszcze większej synchronizacji, np. w astronomii, komunikacji telegraficznej, a także w transporcie kolejowym i morskim. Niemniej koncepcje Filopantiego nie zwróciły na siebie szerszej uwagi. Niektórzy twierdzą, że wyprzedziły swój czas. Inni wskazują na brak siły przebicia włoskiego profesora i kiepski sposób prezentacji jego idei. Książka Miranda została wydana na emigracji w Londynie w nakładzie zaledwie kilkuset sztuk i nigdy nie była hitem sprzedażowym. Ponadto koncepcja podziału świata na strefy czasowe gubiła się wśród innych idei Filopantiego, zwykle dość ekscentrycznych i okraszonych elementami religijnymi i filozoficznymi. Tymczasem rewolucja w komunikacji, związana z rozwojem kolei i telegrafu, wciąż przyspieszała. I choć nie było większej potrzeby standaryzacji czasu na poziomie całego świata, to standaryzacja na poziomie krajowym była już jak najbardziej pożądana, tym bardziej, że sprawdziła się już w praktyce w Wielkiej Brytanii. I tak w kolejnych dekadach różne państwa, zwykle europejskie lub ich kolonie, niezależnie od siebie zaczęły wprowadzać zmiany. Często w pierwszym etapie wprowadzano jednolity czas na kolei, a w drugim jednolity czas standardowy na terenie całego państwa, oparty zazwyczaj na południku stolicy albo głównego obserwatorium astronomicznego kraju. Trudno to wszystko opowiedzieć chronologicznie, bo źródła podają tylko strzępki informacji z tego początkowego okresu standaryzacji, ale podam tu wyrywkowo kilka przykładów. Pierwszym jest, co ciekawe, Nowa Zelandia, czyli wówczas brytyjska kolonia, która przyjęła czas standardowy, czyli jednolity na całym obszarze kolonii, już w roku 1868. Niektóre źródła podają, że był to pierwszy na świecie oficjalny czas standardowy i był oparty na południku, którego czas różnił się równo o 11,5 godziny od czasu Greenwich. Formalnie Nowa Zelandia wyprzedziła nawet Wielką Brytanię, która chociaż nieoficjalnie używała czasu standardowego już od kilkunastu lat, to oficjalnie przeszła na niego dopiero dekadę po Nowej Zelandii. Wcześniej oficjalny czas standardowy zdążyła już zresztą zaadaptować chociażby Szwecja. W roku 1879 wprowadzono w niej jednolity czas oparty na południku jednego ze szwedzkich obserwatoriów astronomicznych. Prawdopodobnie celowo dobrano je tak, by jak najbardziej zsynchronizować czas szwedzki z czasem brytyjskim. Różnica wynosiła bowiem niemal równo godzinę, a dokładnie godzinę i 14 sekund. Trzeci przykład to Włochy, które w tym czasie były w procesie konsolidacji, jednoczenia w ramach jednego państwa. W latach 60. XIX wieku obowiązywało w nich co najmniej 6 różnych czasów kolejowych. Czas Turynu, Werony, Florencji, Rzymu, Neapolu oraz Palermo. Jednakże w roku 66, gdy proces jednoczenia Włoch był już prawie na ukończeniu, w całych Włoszech kontynentalnych, czyli poza Sycylią oraz Sardynią, dla potrzeb kolei i telegrafu wprowadzono czas Rzymu, choć ten znajdował się jeszcze akurat poza Królestwem Włoch. W kolejnych latach jednolitego czasu kolejowego zaczęto używać też poza dworcami i pociągami w życiu codziennym w poszczególnych miastach. I tak czas kolejowy Rzymu stał się stopniowo standardem w całym królestwie. I wreszcie czwarty ciekawy przykład, także z akurat jednoczącego się kraju, czyli z Niemiec. Jeszcze w połowie XIX wieku ich obszar stanowił skomplikowaną mozaikę rozmaitych państw i państewek, a wiele z nich wprowadzało swoje własne czasy kolejowe lub standardowe. Sęk w tym, że zwykle różniły się między sobą o kilka czy kilkanaście minut i w końcu na niewielkim w sumie terenie powstało co najmniej kilka różnych obszarów czasowych, w których obowiązywał czas Monachium, Berlina, Stuttgartu, Hamburga itd. Ciekawa sytuacja miała miejsce na przykład nad Jeziorem Bodeńskim, gdzie spotykało się 5 obszarów, z których każdy miał nieco inny czas. Czas Monachium w Bawarii, Stuttgartu w Württembergii i Karlsruhe w Badenii, a po drugiej stronie jeziora także szwajcarski czas Berna oraz czas Pragi, którego w tamtym okresie używano powszechnie w Austrii. Różnica pomiędzy nimi wynosiła od kilku do 28 minut.
ale ponieważ w okolicy jeziora funkcjonowało wiele połączeń kolejowych i żeglugowych, powodowało to niezłe zamieszanie w rozkładach jazdy i na zegarach portowych oraz dworcowych. Ale to wszystko nic w porównaniu z tym, jak bardzo skomplikowana była sytuacja w Ameryce Północnej. Mniej więcej w tym samym czasie w systemie kolejowym Stanów Zjednoczonych funkcjonowało bowiem ponad 100 różnych czasów. Powodowało to mnóstwo problemów. Na przykład w roku 1853 w katastrofie kolejowej w Nowej Anglii zginęło 14 osób, a śledztwo wykazało, że dwa pociągi zderzyły się wtedy przez to, że pracownicy kolei mieli niesynchronizowane zegarki. Wypadków było zresztą o wiele więcej, nie mówiąc już o spóźnieniach oraz problemach z porównywaniem rozkładów jazdy. Ponadto istniało wiele różnych spółek kolejowych, z których każda próbowała poradzić sobie z problemem w nieco inny sposób. Niektóre używały lokalnych czasów słonecznych na każdej stacji, inne próbowały wprowadzać na swoich liniach jakiś czas jednolity, na przykład ten, który obowiązywał w siedzibie firmy. I tu w naszej historii pojawia się druga kluczowa postać. I wciąż nie jest to Sanford Fleming, tylko Charles Dowd, dyrektor jednej ze szkół w Saratoga Springs w stanie Nowy Jork. Dowd nie był zawodowo związany z przemysłem kolejowym, ale widocznie intrygował go problem z rozkładami jazdy, bo wszystko wskazuje na to, że już około roku 1863 mówił swym uczennicom o swoim pomyśle wprowadzenia stref czasowych dla kolei w USA i Kanadzie. Pierwotna koncepcja Dowda polegała na podzieleniu USA na 3 albo 4 strefy czasowe, z granicami wytyczonymi jak od linijki wzdłuż południków. Jedna z nich byłaby oparta na czasie słonecznym Waszyngtonu, a pozostałe miały się od niej różnić o pełne godziny. Warto tu zauważyć, że Dowd nie proponował wprowadzenia stref czasowych na całym świecie, a jego pomysł dotyczył jedynie Ameryki Północnej. Była to w dużej mierze kopia rozwiązań brytyjskich, czy szerzej europejskich, z tą różnicą, że tutaj miało funkcjonować kilka stref czasowych w ramach dwóch państw, USA i Kanady, zamiast jednej strefy czasowej dla pojedynczego kraju. Ponadto nie chodziło o przestawianie wszystkich amerykańskich zegarów, a strefy czasowe miały dotyczyć jedynie kolei. Kilka lat później Dowd zmodyfikował nieco swoją koncepcję, projektując 4 strefy czasowe z bardziej naturalnymi granicami, opartymi na przykład na rzekach i pasmach górskich. Zmienił także południk odniesienia i jego strefy były odtąd oparte na południku Greenwich, a właściwie na południkach odległych od niego o 75, 90, 105 i 120 stopni na zachód. I chociaż w końcu opublikował swoją koncepcję w broszurze, którą rozesłał do różnych firm kolejowych, to jednak wygląda na to, że Dowd wystąpił ze swoją koncepcją o kilka lat za wcześnie, albo po prostu nie miał odpowiedniej siły przebicia, bo władze amerykańskich spółek kolejowych zignorowały jego pomysły. I tak dochodzimy w końcu do najbardziej znanej postaci związanej ze strefami czasowymi, to znaczy do Sandforda Fleminga. Była to niewątpliwie bardzo ciekawa postać. Fleming urodził się i wychował w Szkocji. W wieku 18 lat wyjechał jednak wraz z bratem na stałe do Kanady, gdzie po jakimś czasie uzyskał kwalifikacje geodety. Przez wiele lat pracował dla różnych spółek kolejowych, najpierw właśnie jako geodeta, a później m.in. jako główny inżynier, czyli naprawdę wysoko postawiona postać w ówczesnym kolejowym świecie. Ale co dość zabawne, choć Fleming miał wiele imponujących dokonań związanych z koleją, to centralną rolę w jego biografiach i artykułach o nim odgrywa jednak pewien epizod z roku 1876, kiedy to w ramach urlopu podróżował akurat po Irlandii. Znane są nawet dość precyzyjne szczegóły tej jego podróży. Otóż pewnego dnia jechał pociągiem od przyjaciela mieszkającego w Sligo, w północno-zachodniej Irlandii, najpierw do Bundoran, a potem do Londonderry, skąd miał popłynąć do swojej rodzinnej Szkocji. Do Bundoran dotarł bez przeszkód, usiadł na ławce i czekał na drugi pociąg, który jak mniemał odjeżdżał o 5:35 po południu. Ale ku swojemu zdumieniu, nawet po długim oczekiwaniu, nie ujrzał ani pociągu, ani też innych podróżnych i zaczął się zastanawiać, o co właściwie chodzi. W
końcu odnalazł pracownika tej stacji, który nie mniej zdziwiony oznajmił, że pociąg do Londonderry odjeżdża owszem codziennie o 5:35, tyle że o 5:35 rano, więc Fleming przybył na stację za późno o całe 12 godzin. Jak później się okazało, nie było w tym jednak jego winy, bo przyczyną pomyłki prawdopodobnie był błąd drukarski w przewodniku turystycznym, którym się sugerował, a w którym podano czas PM zamiast AM, czyli po południu zamiast rano. W każdym razie legenda głosi, że Fleming, mając 12 godzin do kolejnego pociągu, z jednej strony wkurzony, a z drugiej znudzony oczekiwaniem, przez noc spędzoną w dworcowej poczekalni obmyślił koncepcję stref czasowych na świecie, a także czasu uniwersalnego, których to koncepcji był wielkim zwolennikiem i promotorem w kolejnych latach. Dokładniejsze źródła podają jednak, że to nie było do końca tak. Przygoda z irlandzkim pociągiem utwierdziła go tylko w przekonaniu, że podział doby na dwie 12-godzinne części jest zupełnie bez sensu. Nazywał to barbarzyńskim zwyczajem i bezgraniczną głupotą, sugerującą, że ludzie potrafią liczyć jedynie do 12. Fleming od dawna był zwolennikiem zegara 24-godzinnego, a epizodu z irlandzkim pociągiem używał głównie jako anegdoty na różnych wykładach. W rzeczywistości jego ambitne postulaty związane z czasem wiązały się przede wszystkim z jego sprawami zawodowymi. Fleming był mocno związany z koleją i w swojej karierze zajmował bardzo wysokie stanowiska w kanadyjskich spółkach kolejowych. Doskonale zdawał sobie sprawę z problemów wynikających z istnienia różnych czasów lokalnych na poszczególnych stacjach w Kanadzie i USA. I to one były podstawą do jego dalszej działalności. Na swoich wykładach wykorzystywał też często przykład podróży pociągiem z Halifaxu do Toronto z przesiadkami w St. John, Quebecu, Montrealu i Ottawie. Na każdej stacji obowiązywał tu inny czas lokalny, a spółki kolejowe stosowały na tej trasie aż 5 różnych standardów czasowych, co Fleming uznawał za absurd. Dodatkowo był także zawodowo zaangażowany w proces planowania i budowy kolei transkanadyjskiej i zdawał sobie sprawę, że rozbudowa sieci kolejowej tak daleko na zachód spowoduje jeszcze więcej zamieszania z czasem. Fleming próbował znaleźć jakieś systemowe rozwiązanie dla tych wszystkich problemów, a jego koncepcje ewoluowały w kolejnych latach. Prawdopodobnie w pewnym okresie był zwolennikiem jednego czasu uniwersalnego na całym świecie, co sądząc po komentarzach, nawet pod innymi filmami na tym kanale, ma swoich zwolenników także i dziś. Ta koncepcja jest bardzo prosta. Według niej, jeśli w Toronto jest godzina 10, to w Londynie, Warszawie czy Tokio także powinna być godzina 10, niezależnie od tego, czy jest tam akurat wieczór, noc czy poranek. I oczywiście z jednej strony prostota tego rozwiązania może być kusząca, ale z drugiej sporym wyzwaniem mogą być tutaj jednak ludzkie przyzwyczajenia. Większość ludzi przywykła bowiem do tego, że wstają z łóżka powiedzmy między 6 a 9, jedzą obiad na przykład o 15 i idą spać powiedzmy o 23 czy o północy. Oczywiście ten schemat może się różnić w zależności od danej kultury, kraju, zawodu czy też konkretnej osoby, ale jednak dla wielu ludzi wstawanie z łóżka na przykład o 21, obiad o 5 i położenie się spać wieczorem o 13 byłoby co najmniej dziwne. A właśnie tego typu efekty powstałyby w wyniku używania jednej i tej samej godziny na całym świecie. Nie mówiąc już o tym, że w wielu miejscach data zmieniałaby się w ciągu dnia. Rano byłby na przykład 10 lipca, a po południu już 11 lipca. Fleming zaproponował więc w końcu nieco inną koncepcję, a mianowicie taką, by ludzie używali jednocześnie dwóch czasów, lokalnego i światowego. I to zasługuje z pewnością na specjalną uwagę. Podobnie jak w koncepcji włoskiego matematyka Quirico Filopantiego, świat zostałby podzielony na 24 strefy czasowe, a w każdej z nich obowiązywałyby lokalne czasy strefowe, różniące się między sobą co godzinę. Minuty oraz sekundy byłyby wszędzie zsynchronizowane.
Taki strefowy czas lokalny służyłby, jak sama nazwa wskazuje, do spraw lokalnych. A zatem ludzie mogliby nadal wstawać mniej więcej o tej samej godzinie, do której byli przyzwyczajeni, czyli na przykład o 7:00, i chodzić spać powiedzmy o 23:00. Ponadto istniałaby jednak jeszcze druga rachuba czasu, którą Fleming nazywał czasem kosmicznym, a który byłby identyczny na całym świecie. Czas kosmiczny byłby używany do wszelkich spraw nielokalnych, np. w łączności telegraficznej i na kolei, i w ogóle do wszystkich spraw związanych z transportem oraz komunikacją. Oba czasy funkcjonowałyby oczywiście w jego ulubionym 24-godzinnym standardzie, ale aby uniknąć nieporozumień, czy dana godzina podana jest w czasie lokalnym, czy też w czasie kosmicznym, wprowadzono by dwa sposoby zapisywania godzin. Godziny czasu lokalnego byłyby oznaczane tak jak dotąd liczbami, od 0 do 23, ale godziny czasu kosmicznego byłyby oznaczane kolejnymi literami angielskiego alfabetu, od A do Y. Co ciekawe, Fleming w tych oznaczeniach pominął literę I, prawdopodobnie dlatego, że wielka litera I wygląda jak rzymska jedynka, a w niektórych sposobach zapisu także jak jedynka arabska, co mogłoby prowadzić do różnych pomyłek. W każdym razie, jeśli w Warszawie mielibyśmy na przykład godzinę 7:21 w czasie lokalnym, to jednocześnie w czasie kosmicznym byłaby to godzina N21. I taka sama godzina kosmiczna N21 byłaby też w Nowym Jorku, chociaż w tamtejszym zwyczajnym czasie lokalnym byłaby 1:21, a zatem inna niż w Warszawie. Jak to wszystko ogarnąć? Najprościej dzięki zegarom, które również zaprojektował Fleming, a które pozwalałyby mierzyć oba te czasy naraz. Jednym z nich był zegarek z ruchomym pierścieniem, pozwalającym na sparowanie ze sobą odpowiednich liter z odpowiednimi cyframi dla danej strefy czasowej, co pozwoliłoby używać tej samej tarczy zegara dla obu czasów. Alternatywnie, w innych zegarkach taki sam efekt można było uzyskać przesuwając ruchomą tarczę pod szkłem zegarka, a jeszcze innym projektem był otwierany zegarek kieszonkowy, który w stanie zamkniętym wskazywał czas lokalny, a po otwarciu już czas kosmiczny. Oczywiście cały ten pomysł z czasem kosmicznym znalazł wielu krytyków. Padały głosy, że zarządzanie dwoma czasami jest bardzo skomplikowane i niepotrzebne, a dodatkowo prasa wyśmiewała ideę oznaczania godzin za pomocą liter. Pytano na przykład z nieukrywaną ironią, ile godzin minęło, jeśli pociąg wyjechał z jednej stacji o godzinie 9:30, a przyjechał na drugą kwadrans po D. I choć akurat koncepcja liter nie uzyskała szerszego poparcia, to w propozycjach Fleminga było wiele pomysłów, które zyskały zainteresowanie różnych wpływowych osób i instytucji. Po pierwsze strefy czasowe, czyli kompromis pozwalający ujednolicić czas na pewnym obszarze przy jednoczesnym zachowaniu godziny w miarę zbliżonej do czasu słonecznego. Po drugie, czas uniwersalny, który mógłby być stosowany jako standard w komunikacji, na przykład telegraficznej. Po trzecie, notacja czasu w systemie 24-godzinnym. I wreszcie po czwarte, wybór jednego południka, który byłby linią odniesienia dla czasu uniwersalnego i stref czasowych. Żadna z tych czterech propozycji nie była oryginalnym pomysłem Fleminga, a przynajmniej nie on wpadł na nie pierwszy. Ale to, co z pewnością go wyróżniało, to upór i umiejętność skutecznej promocji pomysłów, do których był przekonany. Fleming działał aktywnie, publikował broszury i artykuły, występował na konferencjach, organizował odczyty i pozyskiwał poparcie bardzo wpływowych osób. Współpracował także z innymi propagatorami podobnych koncepcji, a ich wspólny wysiłek prowadził małymi krokami do wcielenia idei w życie. Jednym z takich innych propagatorów był William Frederick Allen, który także był zawodowo związany ze spółkami kolejowymi. Allen przyjrzał się bardzo dokładnie koncepcjom Fleminga, a także wcześniejszym o kilka lat pomysłom wspomnianego już Charlesa Dowda, dyrektora szkoły. A następnie zaproponował swój własny, zmodyfikowany system stref czasowych dla kolei amerykańskich i kanadyjskich. Koncepcja Allena przewidywała 4 strefy czasowe dla Stanów Zjednoczonych oraz ich przedłużenie na północ na terytorium Kanady, a także 5. strefę już tylko we wschodniej Kanadzie.
tak jak w koncepcji Dauda, strefy były oparte na południku Greenwich i przesunięciach co 15 stopni długości geograficznej. Największa różnica w stosunku do tamtych pomysłów polegała jednak na tym, że Allen zrezygnował zarówno z prostych, sztucznych granic stref czasowych opartych na południkach, jak i z tych bardziej naturalnych, opartych na granicach stanów, rzekach czy pasmach górskich. Zamiast tego zaproponowałby poszczególne odcinki linii kolejowych pomiędzy głównymi stacjami nie były nigdy przedzielone granicą, czyli by znajdowały się zawsze w całości w jednej strefie czasowej. W konsekwencji granice stref przebiegały przez same stacje, najważniejsze węzły sieci kolejowej, znajdujące się zwykle w centrach dużych miast, takich jak Atlanta czy Pittsburgh. To może wydawać się wprawdzie trochę dziwne, ale zapewniało jednolite standardy czasowe na obszarach funkcjonowania poszczególnych spółek kolejowych i zapewniło bardzo uproszczone rozkłady jazdy. I tak bardzo szybko po przedstawieniu przez wpływowego w branży Allena swojej koncepcji, w roku 1883 przedstawiciele kilkudziesięciu spółek kolejowych z USA i Kanady zebrali się na dwóch konferencjach w Chicago i Nowym Jorku i na nich zdecydowali się przyjąć ową koncepcję. Kolejowe strefy czasowe weszły w życie jeszcze w tym samym roku i okazały się ogromnym sukcesem, i to nie tylko na kolei. Amerykańskie miasta oraz miasteczka, przez które biegły linie kolejowe, szybko rezygnowały z czasu słonecznego i zamiast tego przestawiały swoje zegary na czas obowiązujący właśnie na kolei. Za nimi podążały bardziej odległe miasteczka i osady. Natomiast miasta węzłowe, położone wprost na granicy dwóch stref czasowych, wybierały po prostu uchwałą Rady Miejskiej, do której z dwóch stref chcą należeć. Szacuje się, że w ciągu zaledwie roku prawie cała Kanada i 90% miast w Stanach Zjednoczonych używało już czasu kolejowego, co było tempem imponującym, zważywszy na to, że nie zmuszała ich do tego żadna ustawa na poziomie państwowym. Innymi słowy, to nie rząd kanadyjski ani amerykański, tylko prywatne spółki i podążające za nimi samorządy wprowadziły de facto pierwsze strefy czasowe w Ameryce Północnej. W roku 1884 na zaproszenie prezydenta USA Chestera Arthura odbyło się kolejne ważne wydarzenie – Międzynarodowa Konferencja Południkowa. Wzięli w niej udział przedstawiciele 25 państw, głównie europejskich oraz amerykańskich, choć byli też delegaci z Japonii, Liberii i niepodległego w tym czasie Królestwa Hawajów. Celem tej konferencji był wybór wspólnego światowego południka zerowego, o czym mówiłem dokładnie w osobnych odcinkach o południku zerowym, a także o linii zmiany daty. Jak wiecie, wybrano wtedy południk Londynu, przechodzący przez Królewskie Obserwatorium Astronomiczne w Greenwich. I co ciekawe, jednym z argumentów za takim rozwiązaniem, choć oczywiście nie najważniejszym, był fakt, że to właśnie na tym południku rok wcześniej oparto kolejowe strefy czasowe w USA i Kanadzie. Konferencja przyjęła także tak zwany Dzień Uniwersalny, czyli wyróżniła czas związany z południkiem Greenwich, jednak bez określenia, do czego dokładnie miałby być używany, za to z wyraźną adnotacją, że to działanie nie ma na celu zastąpienia czasów lokalnych w poszczególnych państwach. Co jednak dla nas istotne, wbrew dość powszechnemu przekonaniu, konferencja południkowa nie zdefiniowała i nie wprowadziła stref czasowych na świecie. Dyskutowano o tym co prawda, tak jak o wielu innych powiązanych tematach, ale jej delegaci nie mieli mocy i kompetencji, aby narzucić tak radykalną zmianę całemu światu. A zatem jak to się stało, że strefy czasowe stały się w końcu powszechnym standardem? Wyniknęło to z dwóch bardzo wyraźnych trendów z drugiej połowy XIX wieku. Pierwszym było wspomniane już przechodzenie z lokalnych czasów słonecznych na czas kolejowy lub czas standardowy, jednolity na danym obszarze. Wiele państw wprowadziło takie standardy jeszcze przed konferencją południkową, a zatem można powiedzieć, że w pewnym sensie strefy czasowe istniały w niektórych częściach świata już wtedy. Zwykle nie były jednak ze sobą zsynchronizowane, to znaczy mogły się między sobą różnić o dowolną liczbę minut, a nie o pełne godziny, jak w idealnych modelach Filopantiego albo Fleminga. Drugi trend wykształcił się już po konferencji.
Południk Greenwich był już wtedy formalnie południkiem zerowym. Wielka Brytania i Ameryka Północna de facto funkcjonowały już w strefach opartych o ten południk, a w związku z tym inne państwa stopniowo zaczęły dostosowywać swój czas standardowy tak, by i on różnił się od wyróżnionego na konferencji południkowej czasu Greenwich o pełne godziny. Nie było to jednak efektem jakiegoś ogólnoświatowego porozumienia, tylko dziesiątek niezależnych decyzji poszczególnych państw. Dlaczego państwa się na to decydowały? Mówiąc skrótowo, to dla wygody związanej z podróżowaniem, handlem, funkcjonowaniem pociągów międzynarodowych czy komunikacją telegraficzną. Im mniej obliczeń potrzebnych do porównywania czasów pomiędzy poszczególnymi państwami, tym mniej pomyłek i nieporozumień, a to wszystkim było na rękę. I tak w ciągu kolejnych lat czas standardowy oparty na przesunięciu o pełne godziny w stosunku do Greenwich wprowadziło wiele państw świata, na przykład Cesarstwo Niemieckie czy Austro-Węgry. Oczywiście, jak zwykle w tamtych czasach, wyłamała się z tego Francja, która w roku 1891 przyjęła czas standardowy oparty na południku Paryża. Co bardzo znamienne, nawet gdy 20 lat później Francuzi w końcu de facto przeszli na czas Greenwich, to oficjalnie nie nazywali go czasem Greenwich, tylko paryskim czasem średnim opóźnionym o 9 minut i 21 sekund. Dużo kolejnych zmian przyniosła też pierwsza wojna światowa. Na przykład Irlandia, stanowiąca wtedy wciąż część składową Zjednoczonego Królestwa, przeszła w tym czasie z własnej strefy czasowej na czas obowiązujący w Anglii, Szkocji i Walii. Z kolei Amerykanie dopiero pod koniec wojny zdefiniowali swoje strefy czasowe na poziomie ustawy federalnej, mimo że te w praktyce były już używane od 35 lat. Popularna stała się wtedy także koncepcja czasu letniego, czyli sezonowego zmieniania czasu na danym obszarze, zazwyczaj o godzinę, tak aby lepiej dopasować godziny aktywności człowieka do światła słonecznego i tym samym zaoszczędzić energię, co było szczególnie ważne w wojennych czasach. Pierwszymi państwami, które to wprowadziły na dużą skalę, były Niemcy i Austro-Węgry w roku 1916, a po nich zdecydowało się na to także wiele innych państw. Ponadto w czerwcu 17 roku w Londynie odbyła się konferencja dotycząca pomiaru czasu na morzu i tam wyznaczono morskie strefy czasowe do użytku poza wodami terytorialnymi poszczególnych państw. Zostały oparte oczywiście o południk Greenwich, a granicami pomiędzy nimi stały się południki rozstawione co 15 stopni. W kolejnych latach ten standard zaczęły stosować wszystkie główne światowe floty, w tym brytyjska, francuska oraz amerykańska. Do początku lat 30. większość państw świata przyjęło czas standardowy, a zatem znalazło się w jakiejś strefie czasowej. Zazwyczaj były to strefy oparte o czas Greenwich i przesunięte od niego o pełną liczbę godzin. Ale było też sporo wyjątków. Po pierwsze, niektóre obszary wybrały przesunięcie z dokładnością do pół godziny, czyli na przykład 5,5 godziny w stosunku do Greenwich w przypadku Indii Brytyjskich. Inne ustalały swój własny standard, jak na przykład Holandia, której czas różnił się od czasu Greenwich najpierw o 19 minut i 32 sekundy, a później równo o 20 minut. Jeszcze inne określały swój czas w sposób tradycyjny. Na przykład Arabia Saudyjska stosowała tak zwany czas arabski związany z zachodami słońca. Obecnie wszystkie państwa na Ziemi należą do jakiejś strefy czasowej. Niemniej już pierwszy rzut oka na mapę wystarczy, aby przekonać się, że z wyjątkiem stref morskich, te strefy nie mają wiele wspólnego z modelami Filopantiego oraz Fleminga. Po pierwsze dlatego, że ich granice są poszarpane i przebiegają zazwyczaj wzdłuż granic państw lub prowincji, a nie wzdłuż prostych południków. Niektóre strefy w związku z tym są bardzo szerokie, a inne wąskie, a jeszcze inne są przerywane i nie stanowią jednego spójnego obszaru. Zdarzają się też granice, na których trzeba przestawić zegarek o więcej niż jedną godzinę, a dodatkowo są państwa, które przyjęły inne strefy niż te, które wynikałyby z ich położenia geograficznego. Poza tym, chociaż w modelach Filopantiego oraz Fleminga były 24 strefy czasowe, dzisiaj mamy ich około 40. A to dlatego, że także i dzisiaj istnieją strefy, w których czas różni się od sąsiednich o pół godziny albo o 45 minut.
Z kolei na Pacyfiku istnieją niejako nadmiarowe strefy plus 13 i plus 14, o których mówiłem więcej w odcinku o linii zmiany daty. Ale chociaż patrząc na mapę, można by mieć wrażenie, że panuje tu straszny bałagan, to z drugiej strony to jednak ogromna unifikacja w porównaniu z tysiącami czasów lokalnych bazujących na Słońcu. O najciekawszych i najdziwniejszych strefach czasowych na Ziemi opowiem w jednym z kolejnych odcinków, choć wcześniej pojawią się także filmy na inne tematy. Serdecznie zapraszam na wszystkie pozostałe odcinki, które już są na kanale. Na stronie głównej kanału znajdziecie rozmaite playlisty według krajów, tematów i kontynentów. Będę wdzięczny za komentarze, łapki w górę oraz subskrypcje. A jeśli macie ochotę założyć konto na Patronite i zostać patronem tego kanału, to będę naprawdę zaszczycony. Do zobaczenia, być może za chwilę, w kolejnym odcinku.